Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tym, kim jest Pietrek Kogucik. Zapraszam do oglądania. Pietrek Kogucik jest jedną z największych legend polskiego YouTube'a. Prosty i na swój sposób egzotycznymi opowieściami rozweselił co najmniej kilkaset tysięcy ludzi przed ekranami. Swoją największą sławę zyskał dzięki filmikowi Na Morence, w którym to szczegółowo opowiada o zaletach swojego domu dla dojrzałych. Najpopularniejszy Reupload ma teraz co najmniej 400 tysięcy wyświetleń. Pewnie nie każdy się orientuje, ale wraz z Morenką powstało 8 filmików związanych z Pietrkiem. Prócz Morenki były to Pietrek Śpiewak, Pietrek Kogucik na poczcie, wersja o szpaku, ukryta historia, wersja Gremin i zatrzymanie Pietrka Kogucika. Po filmiku Na Morence mnóstwo osób zastanawiało się, jak to jest z tym Pietrkiem. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że facet ma nieziemskie poczucie humoru i idealnie odgrywa swoją rolę w filmiku. Co podkreślałaby scena, w której zaczyna się śmiać na kanapie. Jednak po krótkiej analizie pozostałych filmików łatwo zauważyć, że Pietrek nie jest osobą zdrową i z pewnością nie jest do końca świadomy z tym, co mówi i robi. A najwięcej informacji dostarcza nam filmik Pietrek Kogucik – Ukryta historia. Nasz bohater, przejeżdżając przez miejscowość Siadłodolne, opowiada o swoich planach na Morence dotyczących jego kolegi Karolka i pielęgniarek ze Zdroi Zmącznej. Wspomniał również o tym, że byli w Ustowie i jego kolega Karol kupił dla dziewczyny antykoncepcję na sklepie obok stacji. Co ciekawe, na Google Maps mniej więcej możemy zobaczyć trasę z tej opowieści. W Ustowie bez problemu znajdujemy stację, o której mówił Pietrek, a przynajmniej tak by się wydawało. Kawałek dalej znajdujemy na mapie Siadłodolne i znak, koło którego przejeżdżał. I również niedaleko łatwo trafić na legendarną Morenkę Pietrka Kogucika, którą ze względu na otoczenie możemy zobaczyć tylko z satelity. Także nie tak daleko można też zobaczyć Szpital Zdroja na ulicy Mącznej. Można się domyślać, że nie przypadkiem to powiedział i pewnie sam korzysta z pomocy szpitalnej. Ale raczej nie w ten sam sposób, jak to obrazował. Prawdopodobnie to wszystko, czego mogliśmy się dowiedzieć na temat Pietrka i jego twórczości. Po ostatnim filmiku, w którym zostaje zatrzymany przez policję, paradoksalnie już nigdy więcej się nic nie pojawiło. Oczywiście wieku, miejsce zamieszkania, czy też nawet imienia możemy się tylko domyślać. No bo chyba oczywiste się wydaje, że nie mieszka na Morence, a wiek jakbym zgadywał, to pewnie tak teraz bym miał koło 30 i pewnie już nic więcej się nigdy nie dowiemy. Obawiam się, że najbliżsi Kogucika mogą czuć wstyd i żal do osób, za których pośrednictwem trafiły te filmiki na YouTube, ale nie ma czym się przejmować. Do filmików Pietrka trzeba podejść z wyrozumiałością. Jedno trzeba przyznać. Podarował on naprawdę wielu ludziom szczęście i uśmiech na twarzy. Co moim zdaniem jest w życiu najważniejsze. Co prawda może w mało estetyczny sposób, ale na pewno oryginalny. I to było na tyle. Jeśli filmik Ci się podobał, to bardzo się cieszę. Zapraszam również na mojego Instagrama i na grupę na Facebooku, gdzie najłatwiej się ze mną skontaktować. I oczywiście czekam na dalsze propozycje filmów. Na razie, cześć. Yo.